Witam! Mamy połowę lutego. Zima jeszcze nie odpuściła i dlatego przenoszę się w czasy, kiedy było o wiele cieplej. Oho. Mam nową ramę. Z gratów, które tutaj mam, złożę zajebisty rower. Witam na kolejnej mini wyprawie. Cel tej wyprawy zdradzę później. Dodam tylko, że to jest jeden z etap przygotowań do tegorocznych wakacji. Rower złożyłem z dwóch moich poprzednich rowerów. Z jednego, w którym pękła rama, i z drugiego rowera, który był rowerem firmy Cross. Kupiłem tylko nową ramę i korbę i stery. Znaczy miski sterowe i łożyska do kierownicy, ale chciałem kierownicę nie skrzypiącą, a wyszła skrzypiąca. Pewnie coś, no, trzeba te miski po prostu wbić, żeby było równo i wtedy pewnie nie będzie skrzypić, ale tam da się jechać. No dobra, przede mną droga do miejscowości, do Szwed, znaczy zamierzam spać w okolicach Szwed. Pogoda może być, przydałoby się więcej słońca, ale przynajmniej jest w miarę ciepło. Uwielbiam ten moment, tylko ja, droga, ładna pogoda, dla takich chwil warto żyć. Jadę właśnie nad Odrę, nad odrzański szlak rowerowy. Niedługo na niego dotrę. Może nawet to jest kawałek szlaku już. No więc, jeżeli chodzi o to, o cel tej krótkiej wyprawy, to nie jest przetestowanie sprzętu, bo zamierzam na wakacje wziąć inny rower, inny jakiś kupię. To ma tylko sprawdzić, czy mogę pracować zdalnie, ponieważ ciągle jestem w projekcie i aż do września będę w projekcie, więc całe lato zleci. Ja nie będę mógł wziąć długiego urlopu w tym roku, więc dogadałem się tak z moim liniowym przełożonym i z PM-em, z project managerem, że wezmę sobie 2 tygodnie wolnego, dojadę tam, gdzie chcę dojechać, no i powracuję tam 9 dni zdalnie z tamtego miejsca i potem wrócę do domu też na kilku dniach urlopu. No i to wszystko. I dlatego teraz jadę do Magdeburga, znaczy dzisiaj tam nie dojadę. O, jakieś martwe zwierzątko. Dzik. Jak to się nazywa to zwierzątko? Nie pamiętam. Kiedyś sfilmowałem żywe takie. Żywe wygląda lepiej. Czas jechać dalej. Coś takiego. Jestem w środku lasu. A tu kotek. Mam nadzieję, że nie ma tu jakiegoś człowieka. Bo zamierzam tutaj rozbić namiot w pobliżu. Ale chyba tylko kotek jest sam.
namiot stoi, więc dziś już nigdzie nie będę jechał. Natomiast jutro czeka mnie przyjaciółka do pocztamu. No i mamy kolejny piękny dzień. W nocy trochę popadało i było gradobicie. Ale mój sprzęt nie ucierpiał. Czas jechać do Berlina. Tam widziałem jakiegoś zwierzaka. Chyba jeszcze tam siedzi. Muszę podejść bliżej, chyba się schował już. Nie, nadal jest. To jest po prostu owieczka. Wydostała się za ogrodzenie. To są inne. To jest taka czarna owieczka. Cześć, Maciek, jestem. Nieśmiało. No to spada. Nara. Musiałem wpaść do Order Center, bo oczywiście czegoś zapomniałem. Jak zwykle, tym razem zapomniałem łyżeczek. Załapałem się na duże słodkie czereśnie. Szkoda, że większość z nich jest tak wysoko, ale do niektórych doskoczyłem. Chyba z garść nas zrywałem albo więcej. Jak widać, przebijam się właśnie przez Berlin, bo nie widać. Tam jadę. Oczywiście mogłem ominąć Berlin szerokim łukiem, ale dawno się nie przebijałem przez to miasto, więc pomyślałem, że się trochę poprzebijam. Pokonałem już prawie wszystko, co Berlin gdzieś tam mi przygotował. Jeszcze zanim wyjadę z tego miasta, to sfilmuję trochę tutejszą architekturę. Ale dużo przestrzeni się marnuje na kociołby. Tu jeszcze taki budyneczek. A tu jest brat bliźniak tego budynku. Dwa praktycznie takie same. Dziś sobie spocznę w takiej oto ustronnej miejscowie, jakieś 15 km na północ od Potsdamu. Chyba słyszę muzykę. Ktoś tutaj w pobliżu sobie imprezuje. Tak, komary gryzą jako szalałe. Jeszcze jak byłem w Szwed, to zapomniałem, że jeszcze mam kupić ofa. No ale chyba jakoś to przeżyję. Do jutra. Witam. Mamy kolejny piękny dzień. No i teraz istotne jest, żeby wydostać się z tej dziczy i dotrzeć do rzeki Havel.
zanim mnie zjedzą komary. To musi być Havel. Ciekawe, czy jest trasa rowerowa wzdłuż tego. Zaraz się przekonam. Muszę wejść po tych schodkach, przejechać na drugą stronę rzeki do miejscowości Werder. Jeżeli chodzi o Potsdam, to ominąłem go od północy, bo mi nie pasowało. Nie pasowała ta lokacja. Dzień się jeszcze dobrze nie zaczął, a ja już jestem 17 km od Brandenburga, ale niestety nie jadę brzegiem rzeki. Jadę taką oto zwykłą ścieżką rowerową wzdłuż drogi numer 1 do Brandenburga. Popływałem trochę w tym jeziorze nieopodal Brandenburga i teraz jadę do hotelu. Zostało mi około 70 km. Do Magdeburga dojechałem. Jeszcze tylko do hotelu i koniec na dziś. Po czym widać, że jechałem na południowy wschód. Otóż noga spalona jest tutaj i tutaj, a tu nie bardzo. Pokoik wygląda tak bardzo skromnie, ale mam łazienkę za prywatną, osobistą. Tylko że niestety szamponu nie ma. Trzeba sobie kupić, ale cena jest 850 zł za tydzień, więc dlatego tak skromnie. Widok mam na drzewo, tam gdzieś mój rower jest, nie będzie widać stąd. Chyba interes prowadzi dwoje ludzi, jakiś facet, wielkolud i babka taka przy kości. Sprawiają wrażenie miłych. Wczoraj pływałem w tym jeziorze i dopłynąłem do tamtej wysepki. A tam w tle już widać Magdeburg. To jest droga rowerowa nad rzeką Łeba. Ale niestety jeszcze przed Schunebeckiem, przed Schunebeck ta droga się kończy i trzeba jechać zwykłą drogą. Praca zdalna zakończyła się pełnym sukcesem. A teraz już wracam do Koszalina. Rozbiłem namiot jakieś maksymalnie 130 km od Szczecina. Także jutro już będę w domu. Witam kolejnego dnia. Jestem na drodze do Bad Freienwalde, która jest zamknięta, ale niestety jakieś pojazdy mechaniczne tu jeżdżą czasami, ale i tak jest fajnie. Za chwilę będę na szlaku odrzańskim. Wreszcie dojechałem na jeden z moich ulubionych szlaków rowerowych,
szlak nad Odrą do Szczecina, niecałe 100 km. No i dalej już pociągiem, więc już pójdzie gładko.